Rozdział czternasty. Hulaj gęba i nowe przyłapanie. Jakoż na zajutrz po śniadaniu, ciotka wzięła mnie na ustęp. Ranek był świeży, słoneczny, ziemia wilgotna i czarna. Kępy drzew powłóczących modrym jesiennym listowiem stały na wielkim dziedzińcu. Pod drzewami oswojone kury grzebały i dziobały. Czas się zatrzymał w poranku i smugi złociste kładły się na podłodze fiumuaru Psy swojskie leniwie wałęsały się z kąta w kąt, swojskiego łębie gruchały. Ciotka była wzburzona od wewnątrz falą głębinową. Moje dziecko, rzekła, wytłumacz mi proszę Cię. Franciszek mi mówił, podobno ten twój kolega zadaje się w kuchni ze służbą, czy to może jaki agitator? Teoretyk odparł Zygmunt. Niech mama się nie przejmuje. Teoretyk życiowy. Przyjechał na wieś z historiami, miejski demokrata. Był jeszcze wesół i dosyć paniczykowaty po wczorajszym. Zygmusiu, to nie teoretyk, to praktyk. Podobno, Franciszek mówi, rękę walkowi podawal. Na szczęście stary lokaj nie powiedział wszystkiego, a wuja, o ile zdołałem zmiarkować, w ogóle nie powiadomiono. Udałem, że o niczym nie słyszałem, roześmiałem się, jak często życie zmusza nas do śmieszków. Powiedziałem coś o lewicowej ideologii Miętusa i tak na razie rozeszło się po kościach. Z Miętusem naturalnie nikt o tym nie mówił. Do obiadu graliśmy w Kinga, Zosia bowiem dla zabawy zaproponowała tę grę towarzyską, nam zaś nie wypadało odmówić. I do obiadu zabawa nas ujęła w karbę. Zosia, Zygmunt, Miętus i ja, nudząc się i śmiejąc, wykładaliśmy karty na zielonym suknie. Starsze na młodsze do koloru lub zatutem w kierach. Zygmunt grał zwięźle sucho i klubowo, z papierosem w ustach i rzucał kartę celnie i horyzontalnie, a Lewy zgarniał z trzaskiem białymi palcami. Miętus ślinił palce, karty miętosił i zauważyłem, że wstydził się Kinga jako gry zbyt pańskiej. Coraz oglądał się na drzwi, czy aby parobek nie widzi, wolałby w durnia zagrać na podłodze. Nade wszystko bałem się obiadu, gdyż przewidywałem, że nie wytrzyma konfrontacji z parobkiem przy stole. I obawy te mnie nie zawiodły. Podano na zakąskę bigos, zupę pomidorową czystą, sznycelki cielęce, gruszki w sosie waniliowym, wszystko chamskimi palcami przyrządzone przez kucharkę, a służba usługiwała na palcach. Franciszek w białych rękawiczkach i lokajczyk boso z serwetą. Pobladły miętus ze wzrokiem spuszczonym jadł subtelne i kulinarne potrawy, które podsuwał mu walek i męczył się, karmiony przez parobka frykasami. W dodatku ciotka, pragnąc delikatnie uprzytomnić mu całą niewłaściwość jego ekscesów w kredensie, zwracała się do z wyjątkową uprzejmością, wypytywała o stosunki rodzinne i o nieboszczyka ojca. Zmuszony toczyć okrągłe frazesy, odpowiadał w ręce jak najciszej, żeby parobek nie słyszał i nie śmiał spojrzeć w jego stronę. I dlatego może przy wetach, zamiast odpowiedzieć ciotce, zapatrzył się i zapamiętał z uśmiechem tęskniącym i kornem na gębie piskliwej i cienkiej, z łyżeczką w dłoni. Nie mogłem go trącić, bom siedział po drugiej stronie stołu. Ciotka zamilkła, parobek zaś parsknął za prześmiechem ludowym, jak to zwykle lud, gdy państwo się patrzą, i ręką zasłonił sobie usta. Kamerdyner wyciął go w ucho. W tym momencie wujek zapalał właśnie papierosa i zaciągał się dymem. Czy widział? Było to tak jawne, że zląkłem się, aby nie kazał Miętusowi wstać od stołu. Lecz Konstanty wypuścił kłąb dymu nosem, nie ustami. – Wina! – zawołał. – Wina, wina dajcie! Wpadł w doskonały humor. Rozwalił się na krześle, palcami pobębnił po stole. – Wina! Franciszku, każcie przynieść z piwnicy babkę Henrykową. Napijemy się kieliszeczek. – Walek, czarnej kawy, cygara. Zapalimy sobie cygarko. Do diabła z papierosem! I przepijając do miętusa, ją opowiadać wspomnienia, jak to swojego czasu z księciem Sewerynem polował na bażanty. I przepijając specjalnie do niego, z pominięciem innych osób, opowiadał dalej o fryzjerze z hotelu Bristol, najlepszym z fryzjerów, z jakimi miał kiedykolwiek do czynienia. Rozgrzał się, rozanimował, a służba podwoiła baczność i chyżo napełniała kieliszki palcami. Miętus, jak trup z kieliszkiem w ręku, przepijał, nie wiedząc czemu ma przypisać niespodziewaną atencję wuja Konstantego. Męczył się bardzo, lecz musiał wchłaniać stare, delikatne wino z bukietem i myszką w obecności walka. Dla mnie również reakcja wuja była nieoczekiwana. Po obiedzie wziął mnie pod ramię i zawiódł do filmuaru. Twój przyjaciel, rzekł życiowo i arystokratycznie zarazem. Pede. pede. hmm. zabiera się do walka. Uważałeś? <grytanie> no, żeby panie się nie dowiedziały. Książę Seweryn także lubił sobie od czasu do czasu. Wyciągnął przed siebie długie nogi. A z jakąż arystokratyczną maestrią to wyrzekł? Z jakimż wyrobieniem pańskim, na które złożyło się 400 kelnerów, 70 fryzjerów, 30 drzekajów i tyleż medr do Z jakąż przyjemnością uwypuklił swoją pieprzną restauracyjną wiedzę o życiu bon vivanta, grand seiera. Prawdziwie rasowa pańskość, gdy się dowie o czymś takim ala zboczenia albo nadużycie płciowe, nie inaczej manifestuje swoją męską dojrzałość życiową nauczoną od kelnerów i fryzjerów. Lecz mnie momentalnie pieprzna restauracyjna mądrość życiowa wujaszka rozwścieczyła jak kot psa i wzburzyła mnie cyniczna łatwość najwygodniejszej, najbardziej pańskiej interpretacji zdarzenia. Zapomniałem o wszelkich obawach. Sam nazłość złość wyjawiłem wszystko. Niech Bóg mi przebaczy. Pod działaniem jego restauracyjnej dojrzałości stoczyłem się w zieleń i postanowiłem uraczyć go potrawą bardziej niedopieczoną i niewysmażoną od tych, jakie jada się po restauracjach. To wcale nie to, co wuj myśli, odrzekłem naiwnie. On tylko tak się z nim brata. Konstanty się zdziwił. Brata się? Jak to brata się? Co rozumiesz przez brata się? Wysadzony z siodła spojrzał na mnie spod oka. Brata się, odrzekłem, Po bratać się chce. Brata się z walkiem? Jak to brata się? Może chcesz powiedzieć agituje służbę? Agitator? Bolszewizm, co? Nie, brata się jako chłopiec z chłopcem. Wujek wstał i strząsnął popiół. Zamilkł i szukał słów. Brata się, powtórzył. Brata się z ludem, co? Próbował nazwać to, uczynić możliwym pod względem światowym, towarzyskim i życiowym. Zbratanie czysto chłopięce było dla niej nie do przyjęcia. Czuł, że tego w dobrej restauracji nie podadzą. Najbardziej go denerwowało, iż za przykładem Miętusa wymawiałem Brata się z pewnym wstydliwym i nieśmiałym zająknięciem. To do reszty go zbulwersowało. Brata się z ludem, zapytał ostrożnie. A ja? Nie, z chłopcem się brata. Z chłopcem się brata? No to co, w piłkę chce się z nim bawić czy jak? Nie, tylko jego kolegą jest, jako chłopiec. Bratają się jak chłopiec z chłopakiem. Wój się zaczerwienił po raz pierwszy chyba odkąd zaczął chodzić do fryzjera. O, ten rumieniec Arebur dorosłego bywalca wobec naiwniaka. Wyciągnął zegarek, spojrzał nań i nakręcił, szukając terminu naukowego, politycznego, ekonomicznego, medycznego, żeby zamknąć w nim sentymentalno śliską materię jak w pudełku. Perwersja jakaś, co? Kompleks. Bratasie? Socjalista, może pepe Sowiec, demokrata, co? Bratasie. Mais qu'est-ce que c'est, bratasie? Comment, bratasie? Fraternité, quoi? Egalité, liberté! Zaczął po francusku, lecz nie agresywnie, a przeciwnie, jak ktoś, kto się chroni i dosłownie ucieka się do francuszczyzny. Był bezbronny w obliczu chłopaka. Zapalił papierosa i zgasił. Założył nogę na nogę, muskał wąsik. Brata się. What is that, brata się? To diabła, Książę Seweryn! Z łagodnym uporem powtarzałem wciąż bratasie, I już za nic nie wyrzegłbym się zielonkawej, miękkiej naiwności, jaką smarowałem wujaszka. Kociu! Rzekła dobrotliwie ciocia, która stanęła w progu z torebką cukierków w ręku. Nie irytuj się. On zapewne w Chrystus jest się brata. Brata się w miłości bliźniego. Nie, odparłem uporczywie. Nie. Brata się nago, bez niczego. Więc jednak zboczeniec, wykrzyknął. Wcale nie. Brata się w ogóle bez niczego, bez zboczenia także, jako chłopak się brata. Chłopak. Chłopak. Ale co to znaczy? Pardon, my keskysy, chłopak? Udawał greka jako chłopak z walkiem. Z walkiem i w moim domu? Z moim lokajczykiem? Zirytował się, nacisnął dzwonek. Ja wam pokażę chłopaka. Lokajczyk wpadł do pokoju. Wuj podszedł z wyciągniętą ręką i byłby może trzasnął w gębę krótko, bez zamachu, ale stanął i zdezorientował się w pół drogi. Zachybotał psychicznie i nie mógł uderzyć, nie mógł nawiązać z gębą walka w tych okolicznościach. Bić chłopaka, dlatego że chłopak? Bić dlatego, że brata się? Wykluczone. I Konstanty, który z łatwością byłby uderzył za rozlaną kawę, opuścił rękę. Won! krzyknął. Kociu! zawołała ciocia z dobrocią. Kociu! To nic nie pomoże, rzekłem. Przeciwnie, mordobicie tylko powiększy zbratanie. On lubi mordobitych. Wuj zamrugał oczami, jakby strzepywał palcem liszkę z kamizelki, ale nie odezwał się. Ironizowany naiwnością od dołu, ten wirtuos ironii salonowo-restauracyjnej był jak fechmistrz napastowany przez kaczkę. Bywały w świecie obywatel ziemski okazał się dziecięco naiwny wobec naiwności. Co ciekawsze, pomimo wyrobienia życiowego oraz doświadczenia, nie przyszło mu na myśl, abym mógł sprzymierzyć się przeciwko niemu z miętusem i z walkiem i cieszyć się jego pańskimi podrygami. Odznaczał się tą lojalnością lepszej sfery towarzyskiej, która nie dopuszczała zdrady w swoim kółku. Wszedł stary Franciszek, wygolony, z baczkami, w tużurku i stanął na środku pokoju. Konstanty, który był się nieco uniósł, przyjął na jego widok zwykłą, niedbałą postawę. – A co tam, mój Franciszku? – zapytał łaskawie – Lecz w jego głosie czuć było służbistość pana wobec starego wytrawnego sługi, tę samą co wobec wytrawnego starego Węgrzyna. A z czym Franciszek przychodzi? Sługa spojrzał na mnie, lecz wuj machnął ręką. Niech Franciszek mówi. Wielmożny pan rozmawiał z walkiem? A rozmawiałem, rozmawiałem, mój Franciszku. To chciałem tylko zaznaczyć, dobrze się stało, że Wielmożny pan się z nim rozmówił. Wielmożny panie, ja bym go i minuty nie trzymał. Wyrzuciłbym na zbity łeb, za bardzo się spodufalił z państwem. Wielmożny panie, już ludzie gadają. Trzy dziewki przebiegły przez dziedziniec świecąc gołymi łestami. Za nimi pies kula wypędził, szczekał. Zygmunt wsunął się do fiumuaru. Gadają? zapytał wuj konstanty. Co gadają? Gadają na państwa! Na nas gadają? Ale stary sługa na szczęście nie chciał powiedzieć nic więcej. Gadają na państwa, mówił. Walek się spodufalił z tym młodym panem, co przyjechał. To teraz, za przeproszeniem, gadają na państwa bez nijakiego szacunku. Głównie Walek i dziewuchy w kuchni. Przecie sam słyszałem, jak wczoraj gadały z tym panem do późnej nocy. Wszystko, a wszystko wygadały. Gadają, co wlezie, co tylko mogą, to gadają. Gadają, aż nie wiem. Wielmożny panie, a to bym z bereźnika wygonił na zbity łeb w tę sekundę. Reprezentacyjny sługa zaczerwienił się jak piwonia. W ponsach stanął. O, ten rumieniec starego lokaja. Cicho i subtelnie odpowiedział mu rumieniec pana. Państwo siedzieli bez głosu. Nie wypadało pytać. Ale może jeszcze co dołożę? Zawiśli mu na ustach. Nie dołożył. No dobrze już, dobrze mój Franciszku, rzekł wreszcie wuj Konstanty. Może Franciszek odejść? I służący jak przyszedł, tak wyszedł. Gadają na państwa. Więcej się nie dowiedzieli. Wuj poprzesał na kwaśnej uwadze w stronę cioci. Za słabo trzymasz służbę, moja duszko. Cóż oni się tak rozpuścili? Jakieś bajdy? I zaczęli mówić o czym innym. Długo jeszcze po odejściu sługi wymieniali banalne obserwacje i błahe uwagi w rodzaju, gdzie Zosia, czy poczta nadeszła i bagatelizowali, aby nie okazać, do jakiego stopnia ugodziła ich w słabiznę niedopowiedziana relacja Franciszka. Dopiero po niespełna kwadransie bagatelizowania Konstanty przeciągnął się, ziewnął i nieśpiesznie przemierzył parkiety w kierunku salonu. Domyślałem się, czego tam szukał. Miętusa. Musiał się rozmówić. Uciskała go psychiczna konieczność bezzwłocznego wyjaśnienia i wyklarowania – nie mógł dłużej w tych mentach. Za nim poszła ciocia. Miętusa wszakże nie było w salonie. Zosia tylko z podręcznikiem racjonalnej hodowli warzyw na kolanach siedziała i patrzyła na ścianę, na muchę. Również nie było go w stołowym ani w gabinecie pracy. Dwór drzemał w powiedni ciszy, a mucha bzykała. Na dworze kury krążyły po zwiędłych trawnikach, stukały dziobami w ziemię. Pinczerek trącał pudla w ogon i podgryzał. Wuj, Zygmunt i ciocia nieznacznie rozleźli się po domu za miętusem, każdy na własną rękę. Godność nie pozwalała się przyznać, że szukają, lecz widok państwa puszczonych w ruch nie dbały na pozór i powolny, a przecież uporczywy był groźniejszy niż widok najbardziej gwałtownego pościgu i szukałem w myśli, czym by tu zażegnać awanturę wzbierającą jak wrzut na horyzoncie. Nie miałem już do nich dostępu, już zamknęli się w sobie, już nie mogłem z nimi o tym mówić. Przechodząc przez stołowy, ujrzałem, że ciotka zatrzymała się przed drzwiami kredensu, za których jak zwykle dochodziły pogwarki, piski i jazgoty zmywających dziewek. Zamyślona, baczna, stała z tym wyrazem pani domu podsłuchującej własną służbę, a zwykła jej dobroć zniknęła bez śladu. Spostrzegłszy mnie, kaszlnęła i odeszła. A jednocześnie wujek zabłądził pod kuchnię od dworu i przystanął w pobliżu okna, lecz gdy kuchenna dziewka głowy wysadziła oknem, Zieliński! zawołał: Zieliński, każcie Nowakowi zabatać terynne”. I oddalił się wolno aleją grabową z ogrodnikiem zielińskim za sobą z tyłu, z czapką w ręku. Zygmunt zbliżył się do mnie i ujął mnie pod ramię. Nie wiem, czy lubisz czasem taką starą, przejrzałą nieco, wiejską babę? Bo ja lubię babę. Henryś Pat wprowadził tę modę. Lubię babę. Co pewien czas muszę powiedzieć, lubię babę. J'aime parfois un simple baba. Lubię babę do licha, lubię babę. Ali, ali, lubię babę zwykłą i żeby była starawa. Aha. Lękał się, czy służba nie wygadała o jego starce, o Gdowie Józefce, z którą spotykał się w krzakach nad jeziorem. Dziwactwem mody się asekurował Wciągał w to młodego paca Nie odpowiedziałem, widząc, że nic już nie zdoła powstrzymać Puszczonych w ruch państwa od dziwactwa Tak gwiazda szalona wzeszła znów na moim firmamencie I wspomniałem wszystkie przygody od czasu, kiedy pimkom nie upupił Ale ta wydawała się najgorsza Udaliśmy się z Zygmuntem na dziedziniec Gdzie wkrótce zjawił się wuj u wylotu grabowego szpaleru Z ogrodnikiem zielińskim z tyłu, z czapką w ręku Śliczny czas, zawołał do nas w powietrzu czystym Obeschło Rzeczywiście, czas był wspaniały. Na tle niebieskich przestworzy drzewa pokapywały złotorudym listowiem. Pinczerek wabił się z pudlem. Miętusa jednak nie było. Nadeszła ciocia z dwoma grzybami na dłoni, które z daleka pokazywała z łagodnym i dobrotliwym uśmiechem. Skupiliśmy się przed gankiem, a ponieważ nikt nie chciał się przyznać, że właściwie miętusa szukamy, zapanowała między nami wyjątkowa delikatność i uprzejmość. Ciocia z dobrocią pytała, czy komu nie zimno. Kawki siedziały na drzewie. Na bramie podwórzowej siedziały dziecka z umorusanymi palcami wsadzonymi w gębę i gapiły się na chodzących państwa oraz ugadywały coś, aż Zygmunt przepędził je tupnięciem. Ale po chwili zaczęły gapić się poprzez sztachety, więc jeszcze raz je przepędził, zaczem ogrodnik Zieliński przegonił je kamieniami. Uciekły, ale z studni ponownie wszczęły gapienie, aż wreszcie Zygmunt dał pokój, Konstanty zaś kazał przynieść jabłek i ostentacyjnie jadł, rozrzucając łupiny. Jadł przeciwko dzieckom. terper pum pum zamruczał. Miętusa nie było, czego nikt z nas nie podkreślał w słowie, choć wszyscy potrzebowali konfrontacji i wyklarowania. Jeżeli był to pościg, to pościg niesłychanie opieszały, doskonale nonszalancki, prawie nie ruszający z miejsca i dlatego groźne. Pańskość ścigała miętusa, ale panowie i pani zaledwie się poruszali. Jednakowoż dłuższe pozostawanie na dziedzińcu wydawało się bezcelowe, zwłaszcza że dziecka gapiły się wciąż przez sztachety. I Zygmunt poddał, by zajrzeć na gumno. Przejdźmy się na podwórze, rzekł, i powolnie spacerkiem skierowaliśmy się w tamtą stronę a dziecka przeniosły gapienie spod sztachet w okolice śpichrza. Za bramą poczęło się błoto i gęsi nas opadły, lecz wyskoczył na nie karbowy. Kulawy pies wyszczerzył się i zawarczał, ale wyskoczył stróż nocny. Psy na łańcuchach podstanią jeły ujadać i warczeć, rozdrażnione obcością kostiumów. W istocie ja miałem na sobie szare ubranie miejskie, kołnierzyk, krawat i buciki. Wujaszek był w sakpalcie, ciocia w czarnej pleruzie z futrem i w czułankowatym kapeluszu. Zygmunt w szkockich pończochach i w pumpach. Krzyżowa to była droga i powolna, najcięższa z dróg, jakie kiedykolwiek przebyłem. Dowiecie się jeszcze o mych przygodach w prerii i pośród murzynów, ale nie dorówna murzyn tej peregrynacji przez Bolimowskie podwórze. Nigdzie gorszego egzotyzmu, nigdzie zjadliwszej trucizny, nigdzie pod stopami nie zakwitały bardziej niezdrowe fantazmy i kwiaty orchidee, nigdzie tyle orientalnych motyli. O, żaden pierzasty koliber nie dorówna egzotyką gęsi, której nie dotknęły dłonie. O, bo nic tu nie było dotknięte naszymi rękami. Fornale pod stodołą, niedotknięci, dziewki pod śpichrzem, niedotknięte, niedotknięte bydło i drób, widły, orczyki, łańcuchy, rzemienie i worki, dziki drób, konie, mustangi, dzikie dziewki i dzikie świnie. Co najwyżej gęby fornali mogły być dotknięte przez wuja oraz ręka cioci dotykana była przez fornali, którzy wyciskali na niej ludowe i hołdownicze całusy. Lecz poza tym nic i nic i nic. Nieznane i nieznane. Szliśmy na naszych obcasach, gdy krowy wgoniono przez bramę. Ogromne stado zapełniło po brzegi podwórze, pędzone i popędzane przez dziesięcioletnich chłopaków. I znaleźliśmy się pośród bydląt nieznanych i niezaznanych. – Attention! – zawołała ciocia. – Attention, le le passe! – Attention, le pas! – le Przedrzeźniały dziecka spod śpichrza. Lecz stróż nocny skarbowym skoczyli i odpędzili zarówno dziecka, jak i krowy. Po doboru niezaznane dziewki buchnęły śpiewką ludową – Oj, Dana! Lecz słów nie można było wyrozumieć, śpiewały może o paniczu, lecz najbardziej było nieprzyjemne, że państwo wyglądali jakby pod opieką ludu, i choć panowali, władali z całym ekonomicznym wyzyskiem, na zewnątrz miało to pozór pieszczotliwy, jakby chamstwo pieściło państwo, a państwo było u hamów za pieszczocha. I karbowy jako niewolnik przenosił ciocie przez kałuże, a zdawało się jednak, że pieści. Wysysali lud ekonomicznie, ale prócz ekonomicznego ssania odchodziło też sanie o charakterze infantylnym, nie tylko krew z sali, lecz i mleczko także, i próżno wuj twardo i bezwzględnie z próżno ciocia po rękach, jak mama dawała się całować z patriarchalną dobrocią. Patriarchalna dobroć ani najostrzejsze rozkazy nie zdołały przytłumić wrażenia, że dziedzic z synkiem wypada ludowi dziedziczka córeczką bo też lud tutejszy nie był jeszcze tak wymiętolony przez inteligentów, jak owa podmiejska hołota, która w psy umykała przed nami. Był odwieczny i nienaruszony, osadzony w sobie, że nawet przechodząc z daleka czuliśmy moc, jak stu tysięcy koni fornalskich spiętrzonych. Nieopodal kurnika gospodyni wpychała tłustemu indykowi gałki, sycąc go ponad możność na cześć pańskich smaków i przygotowując smaczną potrawę dla państwa. Pod kuźnią źrebakowi cugowemu dla szyku obcinano ogon, a Zygmunt poklepał go po zadzie, zajrzał w zęby. Koń bowiem był jedyną z tych nielicznych rzeczy, których dotykanie dozwolone było paniczowi, a nieznane i wyssane dziewki zaśpiewały mu jeszcze głośniej: Oj, dana, 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 dana! Ale myśl o starce zepsuła mu paniczykowatość. Osowiały puścił szyję końską i spojrzał podejrzliwie na dziewki, czy przypadkiem nie śmieją się z niego. Stary sękaty chłop, również nieznany i trochę wyssany, podszedł i ucałował ciocię w dozwoloną część ciała. Pochód nasz osiągnął kres gumna. Za gumnem droga i szachownica pól, przestwór. Z daleka, z daleka dojrzał nas fornal wyssany, który był zatrzymał się z pługiem i natychmiast batem świsnął konia. Wilgotna ziemia nie dozwalała usiąścia i siedzenia. Po prawej rączce pański, skiby, rżyska, ugory i tropowiska. Po lewej rączce wiecznie zielony las, zieleń i glasta. Miętusa nigdzie nie było. Dzika, swojska kura dziobała owiec. Raptem, o paręset kroków, miętus wynurzył się z lasu. Nie sam, z lokajczykiem u boku. Nie spostrzegł nas, świata nie widział, zapatrzony, zasłuchany, zapamiętały w parobku. Kręcił się i podskakiwał jak wymuszony fircyk, co chwila chwytał za rękę i w oczy zaglądał. Parobek kpił na potęgę chłopskim ludowym prześmiechem i za pan brat klepał po ramieniu. Szli z krajem zagajnika, Miętus z parobkiem. Nie, parobek z Mientusem u boku. Mientus w zapamiętaniu sięgał wciąż do kieszeni i wtykał coś parobkowi, prawdopodobnie złotówki. A parobek w spoufaleniu kuksa mu dawał. Pijani! Szepnęła ciocia. Nie pijani. Kula słoneczna chyląc się ku zachodowi naświetlała i uwypuklała. Parobek klepnął miętusa po policzku o zachodzącym słońcu. Zygmunt jak zbicza wystrzelił. Walek! Lokajczyk dał nogę w las. Miętus jak gdyby naraz zastawił się w chodzie, wyrwany z czaru. Zaczęliśmy iść ku niemu rżyskiem na przełaj, wobec czego on ku nam zaczął iść. Lecz Konstanty nie chciał rozprawiać się na środku pola, gdyż dziecka wciąż gapiły się z gumna i ssany chłop orał. Przejdźmy się po lesie! Zaproponował nagle z wyjątkowym ugrzecznieniem i wprost z pola weszliśmy w ciemny zagajnik. Milczenie. Rozprawa nastąpiła pomiędzy choinami, gęsto usadzonymi. W wielkiej ciasnocie staliśmy tuż koło siebie. Wuj Konstanty trząsł się wewnętrznie, ale podwoił ugrzecznienie. Widzę, że towarzystwo walka odpowiada panu! zagaił z subtelną ironią. Miętus odrzekł piskliwie i z bladą nienawiścią. Odpowiada? W kolczastej choinie z gałęziami przysłonięta gęba, niczym lis osaczony przez nagankę. O dwa kroki od niego ciocia w iglastym drzewku, wuj Zygmunt. Lecz wuj zagadnął z najwyższym chłodem i ledwie dostrzegalnym sarkazmem. Pan podobno brata się z walkiem. Pisk nienawistny, rozżarty. Bratam się! Kociu, odezwała się ciocia z dobrocią. Chodźmy, tu wilkoć. Gęsty zagajnik, trzeba będzie wyciąć co trzecią, powiedział Zygmunt do ojca. Bratam się! Zaskomlał Miętus. Nie przypuszczałem, że na tę mękę go skażą. Potosz wleźli w zagajnik, aby udawać głuchych? Potosz ścigali, aby dopadłszy wzgardzić? Gdzież wyjaśnienia? Gdzież rozprawa? Perfidnie odwrócili rolę. Nie załatwiali go. Tak byli dumni, takim śpieszno było do wzgardy, że nawet zrezygnowali z klarowania, bagatelizowali, lekceważyli, nie dostrzegali. Ach, państwo wściekli i podli. A pan Nagajowego wlazł! Krzyknął. Wlazł pan Nagajowego ze strachu przed dzikiem! Wiem o tym! Wszyscy gadają! Terepere pum pum, Przedrzeźniał, tracąc w gniewie resztę panowania nad sobą. Konstanty zaciął wargi i... Milczenie. Walek zostanie wyrzucony na pysk. Zygmunt chłodno powiedział do ojca. Tak, walek zostanie zwolniony, podchwycił zimno wuj Konstanty. Przykro mi, ale niezwykłem tolerować zdemoralizowanej służby. Myścili się na walku. Ach, państwo perfidni i podli. Nie raczyli mu nawet odpowiedzieć, tylko wyrzucali walka, poprzez walka go ugodzili. Czyż nie tak samo stary Franciszek w kredensie jemu nie powiedział słowa, a walka i dziewkę zbeształ? Choina zadrżała i niechybnie byłbym im skoczył do oczu. Wtem Gajowy w zielonym kubraku ze strzelbą przez ramię wynurzył się tuż koło nas z gęstwiny i zasalutował służbiście. — Właś pan na niego! — krzyknął Miętus. — Właś pan na niego, bo dzik! Dzik! Starka! Starka Józefka! Cisnął jeszcze Zygmuntowi i popędził w las jak oszalały. — Popędziłem za nim! Miętus! Miętus! Wołałem bez skutku, a hojary tłukły, biły mi moją gębę. Za nic nie chciałem dopuścić do jego samotności w lesie. Skakałem przez wykroty i jary, nory, szczeliny, korzenie. Z zagajnika wybiegliśmy w bór. Zwiększył szybkość i pędził, i pędził jak dzik oszalały. Nagle Zosię ujrzałem, która spacerowała po lesie i nudząc się zbierała grzyby po mchach. Pędziliśmy wprost na nią i zląkłem się, żeby z wściekłości nie zrobił jej czegoś złego. Uciekaj! krzyknąłem. Głos mój musiał być naglący, bo rzuciła się do ucieczki. A Miętus, widząc, że ucieka, zaczął ją gonić i ścigać. Dobywałem z siebie ostatków pędu, żeby przynajmniej na czas dopaść go, gdy jej dopadnie. Na szczęście potknął się o korzeń i legł na małej polanie. Nadbiegłem. Czego? Burknął, przywarówszy twarzą do mchów. Czego? Wracaj do domu. Jaśnie państwo! Strzyknął tym słowem przez zęby. Jaśnie państwo! Idź, idź! Ty także jaśnie pon! Nie, nie! Ale jesteś, jaśnie pon, jaśnie pon. Miętus do domu chodź, to trzeba przerwać. Nieszczęście będzie, trzeba przerwać, przeciąć, zacząć inaczej. Jaśnie pon, państwo cholera, nie dadzą, draństwo. O Jezu, i ciebie też przekabacili. Przestań, to nie twój język, jak mówisz, jak mówisz do mnie. Mój, mój, nie dom, mój, zostaw go, wyrzucać chcą walka, wyrzucać. Nie dom, mój, nie dom. Chodź do domu. Niesławny powrót. Rozbucał się, rozlamentował, rozżalił powolnym zawodzeniem. O rety, oj dola dola. Na gumnie dziewki fornale dziwowali się i cudowali z pana, który zawodził po ich niemu. Zmierzchało, gdyśmy przemknęli przez ogrodową werandę. Kazałem mu czekać w naszym pokoju na górze. Sam zaś poszedłem rozmówić się z wujem Konstantem. W fumuarze spotkałem Zygmunta z rękami w kieszeniach, chodzącego od ściany do ściany. Panicz był zapieniony wewnątrz, a na zewnątrz sztywny. Dowiedziałem się z jego oschłych wypowiedzi, że Zosia przybiegła z lasu ledwie żywa i jak się zdaje nabawiła się zaziębienia, ciocia mierzy jej temperaturę. Walkowi, który już wrócił do kuchni zabroniono wstępu na pokoje, a jutro wczesnym rankiem nastąpi zwolnienie i wyrzucenie. Zaznaczył dalej, że nie czyni mnie odpowiedzialnym za skandaliczne wybryki pana Mientalskiego, choć jego zdaniem powinienem bym nieco starannie dobierać przyjaciół. Ubolewa, że nie będzie mógł dłużej cieszyć się moim towarzystwem, lecz nie sądzi, aby dłuższe pozostawanie w Bolimowie mogło być dla nas przyjemne. Jutro o dziewiątej z rana odchodzi pociąg do Warszawy Dyspozycje Furmanowi zostały wydane Co zaś do kolacji to będziemy woleli zapewne zjeść u siebie na górze Franciszek otrzymał już stosowne polecenie Wszystko to podał mi do wiadomości tonem niedopuszczającym dyskusji Półurzędowo i w charakterze syna swych rodziców Co do mnie, wycedził, zareaguje inaczej Pozwolę sobie doraźnie ukarać pana Miętalskiego za obrazę ojca i siostry Należy do korporacji Astoria I groźbę policzka wyrzucił z siebie Pojąłem o co mu chodziło Chciał zdyskwalifikować tę twarz, która brała od gminu po mordzie. Chciał pobiciem usunąć ją z listy pańskich, honorowych twarzy. Szczęściem wuj Konstanty, wszedłszy do pokoju, usłyszał jego pogróżki. Jakiego pana Miętalskiego? – zawołał. Kogo chcesz policzkować, mój Zygmuncie? Niedoważonego chłystka w wieku szkolnym? Po pupie smarkaczowi dać! I Zygmunt zająknął się i zaczerwienił w swoim honorowym przedsięwzięciu. Po tych słowach wuja nie mógł policzkować. Rzeczywiście, mając z lat 20 parę, nie mógł walnąć honorowo wyrostka o niespełna osiemnastu wiosnach, zwłaszcza gdy ta cecha osiemnastki została podkreślona i uwypuklona. Najgorsze było, że Miętus właściwie znajdował się w wieku przejściowym. I jeśli Państwo mogli uznać go smarkaczem, dla gminu, który wcześniej dojrzewa, był już całą gębą panem, twarz jego miała dla nich pełny walor pańskiego oblicza. Jakże więc? Twarz dość dobra, aby Walek bił ją jako pańską, a za mało by państwo mogli wymierzyć sobie na niej satysfakcję? Zygmunt spojrzał na ojca z wściekłością za tę niesprawiedliwość natury. Lecz Konstanty nawet nie dopuszczał myśli, by miętus mógł być czym innym niż szczeniakiem. On, który przy obiedzie przepijał doń za pan brat na gruncie homoerotycznym, teraz odżegnywał się od wszelkiej wspólności, traktował jak młokosa, smarka, wiekiem bagatelizował. Duma nie pozwalała, rasa burzyła się, rasa. Pan, któremu historia w nieubłaganym pochodzi odbierała włości i władzę, pozostał przecież rasowy, duszą i ciałem, zwłaszcza ciałem. Mógł wytrzymać reformę rolną i ogólnikowe prawno-polityczne zrównanie, ale burzyła się krew na myśl o osobistej i fizycznej równości, o po.brataniu osobowym. Tu zrównanie wkraczało już na tereny skąpane w mrokach osoby, w odwieczne ostępy raz, na których straży stał instynktowny nienawistny odruch, wstręt, zgroza, abominacja. Niech zabierają majątek, niech wprowadzają reformy, ale niech ręka pańska nie szuka ręki parobczańskiej, niech policzki nie szukają łapy. Jak to dobrowolnie z czystej tęsknoty jedynie dążyć do gminu? Zdrada rasowa, kult służby, kult bezpośredni, naiwny członków ruchów, powiedzeń sługi, ukochanie istności hamskiej? W jakimże położeniu był pan, którego służący stanowił przedmiot podobnie jaskrawych owacji ze strony innego pana? Nie, nie. Miętus nie jest żadnym panem, zwyczajny smarkacz i młokos. To smarkaczowskie wybryki pod wpływem agitacji bolszewickiej. Widzę, że prądy bolszewickie panują wśród młodzieży szkolnej, mówił, jak gdyby miętus był żakiem rewolucjonistą, nie zaś kochankiem rasowym. Po pupie, śmiał się, po pupie! I nagle przez uchylony lufcik wdarły się szurgoty i piski dolatujące z krzaków w pobliżu kuchni. Wieczór był ciepły, sobota. Parobki z folwarku przyszły do dziewek kuchennych i gziły się. Konstanty wychylił głowę przez lufcik. Kto tam? Zawołał. Nie wolno! Ktoś smyrgnął w gąszcz, ktoś się roześmiał. Kamień frygnięty z siłą fizyczną upadł pod oknem i ktoś za krzakami głosem umyślnie zmienionym rozdarł się w niebo głosy. Hej, pliszka, 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 hej, pliszka na dębie, hej, bierz pon pogębie! gębie, hej, bierz po gębie, hu, ha! I jeszcze raz ktoś pisnął, zaśmiał się. Już wieść się rozeszła między ludem. Wiedzieli. Dziewczyny kuchenne musiały wygodoć parobkom. Należało się tego spodziewać, a jednak nerwy dziedzica nie wytrzymały bezczelności, z jaką wyśpiewywano pod oknami. Zaprzestał bagatelizowania. Czerwone plamy wystąpiły mu na policzki i w milczeniu wyjął rewolwer. Na szczęście ciocia zjawiła się w samoporę. – Kociu! – zawołała z dobrocią, nie tracąc czasu na pytania. – Kociu, polusz to, polusz to, proszę cię, polusz to, nie znoszę nabitej broń. Jeśli chcesz mieć, to przy sobie wyjm ładunki. I Jak przed chwilą on zbagatelizował pogróżki Zygmunta, tak teraz ona jego zbagatelizowała. Ucałowała go i z rewolwerem w ręku został ucałowany. Poprawiła mu krawat, czym do reszty uniemożliwiła rewolwer. Zamknęła lufcik, bocugi i wykonała mnóstwo tym podobnych czynności pomniejszających i troszeczkujących niestrudzenie. Rzuciła na szale wypadków całą okrągłość swojej osoby promieniującej łagodnym ciepłym matczynem, które opatulało jak wata. Wzięła mnie na bok i ukradkiem dała mi trochę cukierków, które miała w małej torebce. Oj, wisusy, wisusy, szepnęła ciocia z dobrotliwym wyrzutem. Coście nabroili najlepszego. Zosja chora, wuj zdenerwowany, oj, te wasze romanse z ludem. Ze służbą trzeba umieć postępować. Nie można ci poufalić, trzeba jej znać. To ludzie ciemni, niewyrobieni, jak dzieci. Kikuś syn wojostwa w także miał okres chłopomani, dodała, przyglądając mi się. A ty nawet podobny jesteś do niego. O, tutaj w kącikach nosa. No. Nie gniewam się, ale na kolację nie przychodźcie, bo wuj sobie nie życzy. Przeslewam konfiturki na pocieszenie. A pamiętasz, jak ci wybił nasz dawny lokaj Władysław, za to, żeś go przezwał Morusem? Podle Władysław. Dotąd się trzęsę, zwolniłam go od razu. Być takiego aniołka. Mój skarbek, moje wszystko, moje kroć sto tysięcy. Ucałowała mnie w nagłym przypływie roztkliwienia i znowu dała cukierków. Odszedłem prędko z cukierkami dzieciństwa w ustach, a odchodząc słyszałem jeszcze jak prosiła Zygmunta, aby zmierzył jej puls i panicz ujął ją w przegubie i mierzył, patrząc na zegarek. Mierzył puls matce, która opadłszy na kanapę, patrzyła w przestrzeń. Z cukierkami wracałem na górę i czułem się niezbyt realnie, lecz wobec tej kobiety każdy stawał się nierzeczywisty. Miała ona dziwną umiejętność roztapiania ludzi w dobroci, pławienia ich w chorobach i mieszania z częściami ciała innych ludzi. Czyżby ze strachu przed służbą? Dobra, bo dusi przypomniało mi się określenie walka. Dusi to jakże ma nie być dobrotliwa? Położenie czyniło się groźne. Wzajemnie się bagatelizowali: wuj z dumy, a ciocia ze strachu, i temu tylko należało przypisać, że dotychczas nie było wystrzału. Ani Zygmunt nie strzelił miętusa, ani wuj nie wystrzelił z rewolweru. Z radością myślałem o wyjeździe. Miętusa zastałem na podłodze z głową wtuloną w ramiona. Miał teraz skłonność do zakrywania głowy, otaczania, okręcania jej ramionami. Nie ruszał się, z głową wtuloną, zawodził cicho i jęczał młodo i polnie. Hejta, hejta, mamrotał, hajze, hajze. I inne słowa bez związku, szare i zgrzebne jak ziemia, zielone jak młoda leszczyna, chłopskie, ludowe i młode. Utracił już resztki wstydu. Nawet wejście Franciszka z kolacją nie przerwało jego lamentów i cichych, wsioskich rozżaleń. Doszedł do tej granicy, za którą już nie wstydzimy się tęsknić do służby przy służbie i wzdychać do lokajczyka w obecności starego lokaja. Nigdy, aż dotąd, nie widziałem nikogo z inteligentów w stanie takiego upadku. Franciszek nie spojrzał w tę stronę ale ręce mu drżały za wersji, gdy stawiał tacy na stole i trzasnął drzwiami wychodząc. Miętus nie wziął do ust ani kęsa, nie mógł się utulić. Coś mu się tam gaworzyło, kumkało, coś tęskniło i wytęskniało, coś zasnuwało mgłą. z czymś tam barował się, stękał, jak ik prawa wywodził. To znowu zwykła złość cham skarwała za grydykę, wujostwu tylko przypisywał swe niepowodzenia z parobkiem. Państwo zawinili? Państwo, gdyby nie ich przeszkody i wstręty na pewno by się poobratał? Dlaczego mu przeszkodzili, dlaczego przepędzili walka? Na próżno tłumaczyłem, że jutro trzeba wyjechać. Nie wyjodę, powiedom! Nie wyjodę, jest cebyk. Niech ta sami wyjeżdżają jak chcą. Tu walek, tu i obedę. Z walkiem, z walkiem moim jedynym. Oj, dana, dana, z parobcokiem! Nie mogłem się z nim porozumieć. Był zatracony w parobku. Przestały dlań istnieć jakiekolwiek względy światowe. A kiedy nareszcie zrozumiał niemożność pozostania, przeraził się. Zabłagał, by nie zostawiać parobka. Przez walka nie wyjdę, Walka je nie ostawię! Weźmy go. Na życie. Dom. Żebym tak skonał. Nie wyjodę bez walka mojego. Józiek. Na rany boskie. Przez walka nie. Wygonią ze dworu. To we wsi se znojdę mieszkanie. Ustarki. Dodał jadowicie. Ustarki osiądę. A cóż to? Ze wsi nie wygonią. We wsi każdy ma prawo. Nie wiedziałem, co począć z tym fantem. Wcale nie było wykluczone, że zamieszka u owej nieszczęsnej starki Zygmunta, u Gdowy, jak mówił lokajczyk, i stamtąd będzie prześladował dwór i kompromitował wujostwo. Rozpowiadał tajemnice pańskie językiem hamskim. On, zdrajca i donosiciel, hamom na pośmiewisko. Wtem, przy ogromny policzek, trzasnął za oknem na dziedzińcu. Zabrzęczało. Psy odezwały się hurmem. Na ganku, widne w blasku padającym z domu, stał wuj Konstanty ze sztucrem, wpatrzony w ciemność. Powtórnie przyłożył broń do policzka i strzelił. Huk w nocy buchnął jak raca. Poszło w dal na ciemne okolice. Psy rozpętały się. Do parobka strzylo! Miętus mnie złapał kurczowo. W walka cyluje! Konstanty strzelał na postrach. Czy znowu służba folwarkna wyśpiewała co? Czy strzelił, bo nie wytrzymał nerwowo? Bo był już naładowany wystrzałem od chwili, kiedy w fumuarze wyjął rewolwer z szuflady. Któż wiedział, co się w nim działo? Czy był to akt terroru poczęty z dumy i pychy? Rozsrożny pan głosił hukiem Aż het po najdalsze drogi I wieżby samotne na miedzach Że czuwa w pełnym uzbrojeniu Ciocia wypadła na ganek I prędko cukierkami poczęstowała Szalik mu zarzuciła na szyję Wciągnęła do domu Ale huk już się rozszedł bezpowrotnie Gdy psy dworskie na moment ucichły Posłyszałem daleki odzew psów na wsi I przez myśl mi przemknęła wizja sensacji wśród ludu Parobki i dziewki i chłopi Pytający się jeden drugiego A co to bez co we dworze strzelają? Dziedzic strzelo? Dlaczego strzylo? I plotka o mordobiciu, że młody pan w mordę wziął od walka, z ust do ust rosnąca, prowokowana rozgłośnym ostentacyjnym wystrzałem. Nie zdołałem opanować nerwów, powziąłem decyzję natychmiastowej ucieczki. Zląkłem się nocy w tym dworze, podziemnie rozpanoszonym, pełnym trujących miazmatów. Uciekać, uciec natychmiast, lecz Mientus nie chciał bez walka. A zatem byle jak najprędzej uciec, zgodziłem się zabrać parobka. I tak przecie miał zostać zwolniony. Wreszcie stanęło na tym, że doczekamy, aż wszystko pośpi się w domu, i wówczas udam się do Lokajczyka, namówię do ucieczki w razie oporu na karze, wrócę z nim do Mientusa i już we trzech uradzimy, jak się wydostać na pole. Psy znały walka, resztę nocy spędzimy na polu, po czym koleją do miasta, do miasta co żywo. Do miasta, gdzie człowiek jest mniejszy, lepiej osadzony w ludziach i podobniejszy do ludzi. Minuty przeciągały się w nieskończoność, pakowaliśmy rzeczy i obliczali pieniądze, a prawie nietkniętą kolację zawinęliśmy w chustkę od nosa.